Transport lotniczy to nie tylko obsługa pasażerska, lecz i wymarzony sposób na prowadzenie interesów. Zaczynamy 23 odcinek magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Port lotniczy Olsztyn-Mazury korzysta ze swoich możliwości. Współpraca ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi kolejnym tego dowodem. Stosowny dokument został podpisany. Skorzysta na tym port i przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. Liczymy na to, że krok po kroku będziemy rozwijać wysyłkę zdrowych produktów z Warmii i Mazur w tą część świata. Polska słynie z dobrej jakości produktów, takich jak miód, czekolada czy produkty mięsne. Chciałbym podziękować władzom lotniska, marszałkowi za promowanie właśnie tych lokalnych produktów. Jest bardzo szeroki rynek chłonny na wielotysięczne dostawy, że tak powiem, produktów na Bliskim Wschodzie, czyli tam w Zatoce Perskiej. Natomiast my mamy, okazuje się, wielu producentów, którzy mają swoje produkty, którzy mają problem może ze zbytem, albo co, ceny są zbyt niskie i my stworzyliśmy dzisiaj jako port lotniczy z właścicielem, czyli województwem warmińsko-mazurskim, stworzyliśmy te możliwości handlu między właśnie tymi naszymi krajami. Ekonomia społeczna na terenie Warmii i Mazur rozwinęła się i stała wzorem dla innych regionów. Środki pieniężne są tu z powodzeniem pozyskiwane, a prowadzenie danych inicjatyw z sukcesem kontynuowane. Trwa podsumowanie trzeciej edycji projektu. Otwierają się spółdzielnie, tworzą nowe miejsca pracy. Społeczeństwo warmińsko-mazurskie w tyle nie zostaje. Nowa perspektywa unijna także dobrze wróży. Kolejne pomysły z niekrytą przyjemnością Urząd Marszałkowski będzie rozpatrywał. To jest dobre dzieło, dobry, sprawdzony czas i myślę, że może się on przyłożyć na tą przyszłą perspektywę, bo będziemy dysponowali ponad 100 milionami euro do dalszego działania w sferze społecznej w regionie Warmii i Mazur. Występujemy w podwójnej roli, jako tej osoby prawnej, która pomaga ekonomii społecznej, jak również jesteśmy inicjatorem spółdzielni socjalnej pod nazwą Każdy jest ważny, która została utworzona w tym okresie programowania, zatrudnia 10 osób. Jakby znamy te problemy spółdzielni od podszewki i od potrzeb i możliwości pomagania spółdzielni. Zaglądamy na Facebooka Marszałka. Symbolicznym gryzem otworzyliśmy piąte regionalne Święto Jabłka w Lubawie. Tak promujemy owoce ziemi, Warmii i Mazur i pracy naszych rolników i sadowników. Produkcja zdrowej żywności to nasza specjalność. Próżnowaniem poniża się dary natury, podkreślał Mikołaj Kopernik i z tym rację miał. Placówka nosząca imię wielkiego uczonego zrobiła milowy krok. Szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Lubawie przeszła gruntowny remont, na który czekała kilka dekad. Mimo trudności i problemów społeczność szkolna wytrwale dążyła do celu. Finalizacja inwestycji w roku kopernikowskim ma szczególny wymiar. Po wielu, wielu latach oczekiwania, można powiedzieć nawet, że prawie 50, szkoła nasza, szkoła Kopernik Lubawski, przeszedł gruntowną modernizację wszystkich zasobów szkolnych przy ulicy Rzepnikowskiego. Dokonano pełnej modernizacji budynku z unowocześnionymi również zasobami, takimi jak winda, jak panele fotowoltaiczne. Wymieniono wszystkie sieci, od sieci CO po wszystkie media, które służą do prowadzenia zajęć i do wykorzystywania są dla uczniów. Duża szkoła, piękny obiekt, no ale wymagał zmodernizowania, termomodernizacji. To jest kwestia też ekonomii użytkowania, ale to jest też kwestia tych dobrych warunków do edukacji, do nauki. Udało się. Gratuluję panu burmistrzowi, panu dyrektorowi, całej społeczności i samorządowej, i szkolnej, no i oczywiście uczniom, młodzieży, bo w dobrych warunkach lepiej tą naukę się pochłania, lepiej się człowiek czuje.
Wytańczyć świat – olsztyński fenomen. I coś w tym jest. Olsztyn jest niekwestionowaną stolicą tańca w Polsce od dawien dawna. Siódme Forum Kultury Warmii i Mazur poświęcono tancerzom, którzy rozsławili stolice regionu w Polsce i na świecie. Młodzi oddali im cześć tanecznym krokiem. To właśnie w Olsztynie w 1973 roku założony został amatorski klub tańca towarzyskiego Miraż, a 14 dzień września bieżącego roku był jedną z tych okazji, aby wspólnie powspominać tamte czasy. To właśnie w tym roku obchodzimy 50-lecie Mirażu i tańca towarzyskiego w Olsztynie. Zatem zapraszamy do tańca! Dla nas jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ czasami mam wrażenie, że taniec traktowany jest, mówiąc tak słowami prostymi, po macoszemu, a to jest piękny świat, świat, który potrafi zmienić człowieka na dobre, który ma wpływ na nasze życie, ponieważ kiedy tańczymy, zapominamy o wszystkim, więc ja się cieszę, że ta część kultury została doceniona i myślę, że cały świat taneczny jest bardzo wdzięczny, że możemy w takiej oprawie się dzisiaj tutaj w Olsztynie spotkać. Piękne sukcesy, piękna przygoda, tytuły mistrzowskie. No i ci ludzie są wśród nas, prowadzą, edukują nowe talenty, są szkoły taneczne, są to sędziowie, eksperci, którym chcemy podziękować, pokłonić się i być dumni, że są tutaj od nas z Olsztyna, z regionu Warmii i Mazur. Ponownie śledzimy Facebook. Złote, diamentowe i żelazne gody, czyli 50, 60 i 65 lat pożycia małżeńskiego świętowały pary z gminy Rybno. W sumie 36 udanych związków. Wielkie gratulacje, życzę wszystkim wiele zdrowia i kolejnych lat w szczęściu. Życzy Gustaw, Marek Brzezin. Mamy kolejnego mistrza świata we fryzjerstwie. Tegoroczna rywalizacja najlepszych fryzjerów odbyła się w Paryżu. W mistrzostwach brało udział 800 zawodników. Reprezentantem Warmii i Mazur był Aleksander Matracki, 16-letni uczeń zespołu szkół ekonomiczno-handlowych na kierunku fryzjer. Występ we Francji zaowocował trzecim miejscem w konkurencji Young Talent Street Cadet Style oraz pierwszym w kategorii juniorów w konkursie Young Talent. Nasz mistrz okazał się najlepszy w konkurencji Street Style Long Hair. Nigdy nie sądziłem, że będę właśnie fryzjerem. Na początku w ogóle nie miałem takich marzeń, ale gdy spróbowałem tego zawodu, po prostu wydawało się to dla mnie tak normalne, że zacząłem to robić. Jeżeli są mistrzowie, to zaraz jest zapytanie, skąd oni są. No wiadomo, z Polski, ale z Polski skąd? Z Warmii i Mazur, więc to nas naprawdę bardzo satysfakcjonuje i myślę, że zawsze będziemy takiej dobrej kooperacji, żeby z jednej strony wspierać działania te mistrzowskie, ale z drugiej strony właśnie bardzo dobrze świadczyć o regionie poprzez sukcesy drużyny naszych fryzjerów. Niech same sukcesy towarzyszą młodzieży, w młodych ludziach nasza przyszłość. Niech rozwijają swoje pasje i są dobrzy w tym, co robią.